Maria Husarska dla KRK TV. Dzisiaj gościmy Marcina Kowalika, malarza, abstrakcjonistę, artystę z Krakowa. Marcin zajmuje się dość specyficzną sztuką. Może opowiesz nam trochę o swoim malarstwie? No, ja maluję takie właśnie obrazy z pogranicza, tak jak mówisz, sztuki abstrakcyjnej i takiej z elementami z obserwacji, z natury. Tak można by to na pierwszy rzut oka może określić. A no, na drugi rzut oka są to jakieś takie światy wygenerowane w moim umyśle i na obrazie. Jeżeli chodzi o inspiracje, skąd czerpiesz? Mam inspiracje. No, inspiruję się i historią sztuki, i jakimiś zjawiskami przyrodniczymi, ludźmi, jakimiś ideami, no, bardzo szeroko. Co najbardziej jest charakterystyczne dla twojego malarstwa? Myślę, że to takie połączenie jakiejś takiej geometrii przestrzennej z bardzo specyficznym kolorem, prawda? Czyli to takie zderzenie takich dwóch rzeczy, to chyba jest najbardziej charakterystyczne. Jako artysta jesteś bardzo aktywny, jeżeli chodzi o wystawy, też sprzedaż malarstwa. Jesteś właśnie osobą, która utrzymuje się z malarstwa współczesnego, z abstrakcji, co jest dość rzadkie. Co możesz właśnie o tym opowiedzieć, o swoich wystawach, o wystawianiu się gdzieś poza, na zachodzie? Ja jakś mam swoich odbiorców, którym bardzo się podoba to, co robię i którzy mnie wspierają, kupują te obrazy, prawda, cieszą się tym. No i to jest, myślę, najważniejsze, że raczej ludzie nie kupują tych obrazów dla nazwiska, bo Kowalik to może nie jest jakieś super nazwisko, ale podobają się te obrazy i mnie to cieszy i motywuje do dalszej pracy. Powiedz, gdzie twoje obrazy już były wystawiane na zachodzie, w jakichś ciekawych miejscach? No tutaj, w okolicy, prawda, gdzieś w Dublinie, w Hamburgu, w Oslo w zeszłym roku, teraz były w Brukseli, także w Niemczech, gdzieś tutaj w okolicach. Tak? No teraz troszkę skromniej w tym roku wystawienniczo. Aczkolwiek no, coś tam się będzie działo. Będzie we wrześniu wystawa, którą stworzyliśmy wspólnie z profesorem Siałkowskim, z którym współpracuję. To będzie wystawa pod tytułem 66-33. Ten tytuł właśnie odnosi się do naszego wieku. Będzie teraz coś w lecie też w Nowym Jorku, jakaś wystawa. Także takie plany na ten rok są. Powiedz, bo działasz charytatywnie, też malujesz obrazy dla szpitali. Tak, malujemy tutaj obrazy do szpitala dziecięcego tutaj w Krakowie. Też planujemy to szerzej z tym działać, również za granicą. To jest taka... Których szpitali w Krakowie? To jest szpital dziecięcy imienia świętego Ludwika tu na Strzeleckiej. No i to jest taki śmieszny taki pomysł, bo to jest tak, że najpierw dzieciaki projektują z plasteliny takie przestrzenne formy, które są elementami później tego obrazu. Później moi studenci malują obraz właśnie korzystając z tych modeli wykonanych przez dzieci, no i później obraz wisi w szpitalu i cieszy te dzieci, które to robiły i tam wszystkich. Czyli lubisz współpracować, ale oprócz tego przyznajesz stypendium, tak, młodym twórcom? Tak, już właśnie w tym roku była druga edycja tego. Właśnie w moim rodzinnym mieście Zamościu funduję takie stypendium dla uczniów liceum plastycznego. No i to jakoś tam się rozwija. Też sponsorzy się przyłączają do tego, także no dosyć fajnie jest. Twoje obrazy będzie można zobaczyć również na wystawie międzynarodowej w najbliższym czasie. Kiedy? Tak, to będzie w maju w Centrum Kultury Aldo Moro niedaleko Wenecji. We Włoszech. Tak, we Włoszech. No, zapraszam na moją stronę kowali.art.pl.
No i do śledzenia mnie na Facebooku, bo tam dużo wrzucam, dużo rzeczy, jak to się dzieje, wszystko w pracowni, jakieś inspiracje, także myślę, że warto tak od kuchni zobaczyć, jak ja tam siedzę po nocach i to maluję. Dobrze, no to życzymy powodzenia w kolejnych wystawach i w twórczości, żebyś dalej działał aktywnie. Dziękuję. Dzięki za wywiad.